Bardzo cieszę się, że została podjęta decyzja przez Radę Miasta o wywozie odpadów niebezpiecznych z Brzezinki. Jak wiemy, jest to największa bomba ekologiczna w kraju, wśród tych dużych miast, gdzie w centrum przywieziono tyle trucizn. Koszt jest ogromny, niemal 94 miliony. W tej chwili kończymy przygotowania związane z podjęciem zobowiązania kolejnego, tym razem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 30,5 miliona złotych, bo tyle nam brakuje. Wcześniej, przypomnę, pan premier Morawiecki Mateusz przekazał 44 miliony 676 tysięcy wraz z ministrem klimatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 14 milionów 94 tysiące złotych dostaniemy niebawem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Złożyliśmy już wniosek. W tej chwili, tak jak przekazywane są medialnie też informacje, procedujemy z Regionalną Izbą Obrachunkową możliwość zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 30,5 miliona złotych, żeby zamknąć ten cały proces finansowy. Chcę doprowadzić ten temat do końca, ponieważ między innymi kończyłem studia zarządzania i gospodarki odpadami we Francji, także wiem, jaki to jest problem dla mieszkańca, wiem, jaki to jest problem dla miasta. No i tak jak mówię, no, w pełni jestem usatysfakcjonowany podjętą wczorajszą decyzją. Na dzień dzisiejszy mogę spojrzeć mieszkańcom w oczy. Moim zdaniem jest to jakiś taki przynajmniej początek szczęśliwego końca, dlatego że wczoraj odbyła się sesja nadzwyczajna. O ironię losu nie mogłem na niej być, ale po prostu napisałem oświadczenie, że jestem za podjęciem tych uchwał, dlatego że mi bardzo zależy też na tym, żeby po prostu to jak najszybciej zlikwidować. No bo to jest bomba ekologiczna, nie wiadomo co mogłoby się podziać, gdyby nie daj Boże coś tam się zadziało, tak? W związku z tym, z tego co wiem, to po prostu jednogłośnie zostało przyjęte przez Radę i po prostu środki pozabezpieczane w całości, bo mamy część środków własnych, mamy pożyczkę z Narodowego Funduszu, no i mamy środki z budżetu państwa, tak? W związku z tym całość kwoty jest zabezpieczona i teraz oby jak najszybciej rozpoczęło się likwidacja, utylizacja tego, co mamy na Brzezince. Myślę, że do końca roku przy dobrych wiatrach da się ten temat zlikwidować. Jestem członkiem komisji rewizyjnej. Na najbliższej komisji rewizyjnej złożę wniosek formalny o sprawdzenie dokumentacji, wszelkich papierów związanych i będziemy chcieli za wszelką cenę znaleźć sprawców całej tej sytuacji. Kto jest po prostu odpowiedzialny za przywóz tych odpadów i będziemy chcieli też wyciągnąć konsekwencje wobec tych osób.